Anita Werner nigdy tego nie zapomni. Po twarzy lała jej się krew. Anita Werner to jedna z najbardziej lubianych i szanowanych dziennikarek. Jej życie jest pełne przygód i zaskakujących momentów. Ostatnio opowiedziała o wypadku w Austrii, który wręcz mrozi krew w żyłach. Anita Werner jest związana z Michałem Kołodziejczykiem, dziennikarzem sportowym. Oboje pasjonują się bieganiem i zdrowym stylem życia. Teraz wspólnie wydali książkę Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka. Michał jest doświadczonym dziennikarzem z ponad 20-letnim stażem, ja z kolei też ponad 20 lat pracy w newsach, Michał w sporcie. Ale to jest przykład takiego dziennikarza, który nie myśli tylko i wyłącznie sportowo, ale ma bardzo szerokie horyzonty. Wyznała dziennikarka w Onet Rano. Prezenterka ma jeszcze jedną dość nietypową pasję – motoryzację. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że uwielbia szybką jazdę. Każdy ma swoje góry do zdobycia. Jazda samochodem to taki mniejszy szczyt. Czasami się przez to przechodzi i dobrze, bo się człowiek upoci, czegoś się o sobie dowie, no i się zwyczajnie ucieszy, bo endorfiny się wydzielają. Po 2 godzinach na torze w Kielcach wychodziłam z auta cała mokra. Pot lał mi się z czoła, a koszulę mogłam wykręcać, jakbym wyszła z wody. Ale w pracy się nie pocę. A wieczorem mam zjazd, zmęczenie, muszę się zregenerować, Lamborghini mnie nakręciło, byłam gotowa na więcej. Żadnego zmęczenia, mogłam z miejsca iść na Everest. Wyjawiła w rozmowie z Onet facet. Werner wie, że poza torem taka jazda jest niebezpieczna i przekonała się o tym na własnej skórze. W wywiadach opowiadała o wypadku, który nią wstrząsnął. Gdy była w Austrii, samochód, w którym jechała jako pasażerka, zderzył się czołowo z drugim autem. Zapachniało strachem, przerażającym, a to tylko gaz z poduszki. Ale gdy opadł kurz, włączył mi się tryb działania. Gdy odzyskała świadomość, natychmiast wyszła z auta i poszła sprawdzić, w jakim stanie jest kierowca drugiego pojazdu. Pod wpływem adrenaliny nawet nie zauważyła, że sama jest ranna. Miała rozcięcie na twarzy, z którego lała się krew. Prezenterka wiedziała, że musi działać. Dopiero, gdy udzieliła pomocy rannym i zadbała o wyłączenie silników w pojazdach, zwróciła uwagę na swoje obrażenia. Ktoś podał jej chusteczkę, żeby wytarła z twarzy krew.
Mimo że wypadek wyglądał bardzo groźnie, to na szczęście wszyscy wyszli z niego cało.